Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Omen i chciałbym Was zaprosić na coś, o czym myślałem już naprawdę od bardzo dawna. Mowa jest o charytatywnym streamie. Chciałbym zaprosić Was do wzięcia udziału w tej akcji. Naprawdę wiem, że takie coś już było. Możecie powiedzieć, ale to już w internecie było, ale uważam, że nigdy rzeczy związanych z charytatywnością i z takim wsparciem bardziej potrzebujących za wiele w internecie i w ogóle na świecie powinno być takich akcji więcej. Także pomyślałem sobie, że jakby idąc za ciosem poprzednich udanych akcji youtuberów, którzy zbierali a to właśnie na dom dziecka, a to na zwierzaki, pomyślałem sobie, że sam spróbuję podjąć tego wyzwania i raczej podjąć to wyzwanie i zrobić coś takiego jak właśnie charytatywny stream. Wiem, że na przykład nie mam startów do chociażby do Wardęgi, który samą swoją po prostu liczbą subskrybentów, gdyby każdy z nich płacił po złotówce, to mógłby, kurczę, sfinansować budowę nowego ośrodka wręcz, ale naprawdę chciałbym spróbować, chciałbym zobaczyć, czy po prostu dam radę i czy z Waszą pomocą jakąś po prostu fajną kwotę uzbieramy. Cel jest szczytny. Chciałbym zebrać pieniądze na rzecz domu dziecka. Wszystkie informacje o domu dziecka będą w opisie, który jest to dom dziecka i jaki i gdzie on jest. Dlaczego akurat ten? Wiecie co? To wynika z tego, że naprawdę domów dziecka i potrzebujących ośrodków czy ogólnie miejsc jest w Polsce naprawdę multum. Pewnie idzie ta liczba w tysiące. Niemniej to jest po prostu dom dziecka, który znam w tym sensie, że firma, w której pracuje moja mama, przez wiele lat ten dom dziecka wspierała i po prostu mają kontakt z dyrekcją tamtego ośrodka i mnie było łatwiej jakby przekonać ich do tego, że nie oszukuję, jest to pomysł, który ma szansę na realizację i po prostu jakby powołując się na osobę mojej mamy, mogłem wyjaśnić, że taki pomysł mam i chciałem taką rzecz zrobić. Także oni oczywiście przyjęli to ze zrozumieniem, przyjęli to z wdzięcznością, powiedzieli, że jak najbardziej udzielają mi zgody na używanie ich nazwy, informacji o nich, także wszystkie informacje o tym ośrodku możecie znaleźć w opisie tego filmu. Plan jest generalnie taki, zbliża się Dzień Dziecka. Mamy prawie dokładnie 2 tygodnie do Dnia Dziecka, więc pomyślałem sobie, że nazwę to po prostu taki stream charytatywny na Dom Dziecka przy okazji Dnia Dziecka. Będzie to 30 i 31 maja, czyli dokładnie dzień i 2 dni przed Dniem Dziecka. To jest weekend, akurat sobota, niedziela, bo Dzień Dziecka wypada w poniedziałek. I pomyślałem sobie tak, że jako, że jestem znany głównie z oczywiście World of Tanks, będzie to stream dotyczący głównie czołgów. Jeszcze myślę nad formułą, czy będą to tylko czołgi, czy na przykład może to będzie również, dodam na przykład może tego World of Warships, to ja też gram, czy na przykład może tego jeszcze dorzucić GTA. Niemniej chodzi o to, żeby po prostu zachęcić Was do udziału w tym streamie, a wiadomo, że najwięcej moich widzów pochodzi oczywiście ze świata WOTA. Plan jest taki, żeby streamować, tak naprawdę jeszcze nie wiem dokładnie ile, może nie 48 godzin bez przerwy, ale myślę od 8 do 12 godzin zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, czyli na przykład zacząć sobie powiedzmy o 10, 11 w sobotę, skończyć gdzieś tam w nocy w sobotę i potem spać i znowu w niedzielę z jakąś tam oczywiście drobną przerwą na jedzenie. No i co, streamy na Twitchu, tutaj przyznaję, spróbuję na Twitchu swoich sił, bo Twitch jest jak najlepiej już taką platformą do tego typu rzeczy. Przy okazji ma świetne narzędzia do zbierania właśnie dotacji i pokazywania tego też na żywo na ekranie, także stąd wybór również Twitchowy. Co jeszcze? No oczywiście to, co myślę ma decydować o tym, żebyście chcieli to oglądać, ten stream, to będzie obecność wielu znanych dla World of Tanks osób. Wydaje mi się, że tutaj już zaprosiłem 30 osób. Nie wszyscy oczywiście mogą, bo wiadomo, każdy ma swoje życie i nie każdy powie mi, tak, Omen, robisz coś fajnego, więc po prostu rzucam wszystko do Ciebie, lecę. Każdy ma swoje plany i jakieś swoje jakby już rzeczy, które musi zrobić, ale część naprawdę znanych osób tutaj może nie będę wymieniał, bo jeszcze nie ktoś potwierdzi na pewno, kto będzie, a kto nie, ale uwierzcie mi, praktycznie wszyscy ci, którzy przyszli mi do głowy, to są to osoby, które z WOTA kojarzycie, albo są to najlepsi gracze, albo inni youtuberzy, albo osoby z forum, z innych stron, tak naprawdę no masa ludzi, którzy powiedzieli, większość z nich powiedziała już wprost, tak, chcemy Ci pomóc, super akcja, naprawdę weźmiemy w tym udział.
Znowu też zastanawiam się nad formułą tego typu grania, ale myślę na przykład, że będzie można zrobić tak, że na przykład będę oczywiście ja jako streamujący będę grać cały czas, zaproszę jedną gwiazdę i na przykład powiedzmy po jedną, po dwie bitwy dla widzów, którzy będą chcieli po prostu pograć ze swoimi ulubionymi graczami. To pierwsza rzecz, czyli obecność naprawdę takiej powiedzmy śmietanki w World of Tanks. Takich ludzi chciałem zaprosić. Druga rzecz to tutaj nie ukrywam, staram się, żebyście również wy mieli coś z tego. I tutaj zwróciłem się z prośbą do kilku firm o wsparcie. Czekam na odpowiedź Wargamingu, czy będzie można wygrać jakieś złoto bądź czołg. Na pewno chciałem, żeby tutaj taka forma nagrody była. Na pewno już mogę potwierdzić udział firmy Kingston i HyperX. Bardzo dziękuję Wam za wsparcie. Na pewno będą jakieś gadżety od HyperX-a. Myślę, że będą to jakieś pendrive'y. Może się uda coś więcej. Także pomysł jest taki, że po prostu dla każdego, kto wpłaci, nie dla tego, który wpłaci najwięcej, ale dla każdego, kto wpłaci, po prostu jak potem już ta kwota się uzbiera końcowa i będę wiedział dokładnie, ile osób wpłaciło, że po prostu wśród tych wpłacających byle jaką kwotę, czy to będzie 10 zł, czy 5, czy 100, czy 150, cokolwiek, żeby każdy z Was mógł wziąć udział w losowaniu takiego gadżetu. Nie mówię, że każdy wygra, bo oczywiście nagród nie będę mógł ufundować dla wszystkich, ale chciałbym, żebyście poczuli się w jakiś sposób też, oprócz tego, że robicie naprawdę piękną i bardzo dobrą rzecz, to również po prostu, żebyście mieli okazję wziąć udział w takiej loterii, gdzie będzie można wygrać w sumie jakieś ciekawe rzeczy. Jeszcze czekam na odpowiedź innych firm, także tutaj zwracam się w kierunku po prostu paru różnych producentów z różnego rodzaju sprzętu, żeby tych nagród było przynajmniej kilka. Niemniej od razu mówię, że stream oprócz tego, że ma po prostu być odruchem serca i fajną inicjatywą w kierunku potrzebujących, to też chciałem, żebyście po prostu mieli taką nagrodę, jaką będzie możliwość obejrzenia i może też pogrania z Waszymi ulubieńcami oraz wzięcia udziału w losowaniu kolejnej nagrody, jakiejś tam nagrody. Także moi drodzy, 30, 31 maja, jeszcze terminy będę podawać oficjalne, jeśli chodzi o godziny. Stream charytatywny dla Domu Dziecka z okazji Dnia Dziecka. Serdecznie Was zapraszam na Twitch. Link do kanału Twitchowego będzie również w opisie, także już przygotowujcie się proszę na ten weekend i naprawdę bardzo z góry będę Wam wdzięczny, jeśli okażecie mi jakąś pomoc, niekoniecznie finansową, ale również wsparcie, na przykład chociażby przez gdzieś ogłoszenie tego filmu, czy poinformowanie znajomych, poinformowanie na jakichś może grupach swoich, gdzie jesteście, naprawdę, żeby ta akcja się rozeszła, żeby o tej akcji wiedziało dużo osób, bo tak naprawdę wszystko to kończy się jedną rzeczą, tym, że wspieramy po prostu dzieciaki z Domu Dziecka. Także bardzo Wam dziękuję za uwagę i widzimy się na streamie. Cześć!